Archeologia. Proszę, pułkowniku, pozwólcie zameldować. Mówcie. Michał Grzesia. Znowu nadaję. Dzisiaj zajmiemy się genezą idei megalitycznej w Europie. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest, iż megality przybyły do Europy z Afryki. Czy możliwe jest, iż ludność, która zamieszkiwała Afrykę z afrykańskiego kontynentu, Afrykanerzy, przynieśli wraz z sobą ideę megalityczną do zachodniej Europy. Nie ma na to twardych dowodów, ale są poszlaki. W niniejszym odcinku postaram się przedstawić kilka z takich poszlak. W Europie i nie tylko w Europie, między 5. tysiącleciem a 3. tysiącleciem przed naszą erą rozwijała się protocywilizacja megalityczna, która dała podstawy do rozwoju kultur w okresie późniejszym. Odznaczała się ona stylem architektonicznym, związanym z międzyplemienną, międzykulturową, dziś powiedzielibyśmy z międzynarodową religią, której głównym bóstwem była wielka bogini, wielka matka, Magna Mater. W religii tej pierwszoplanową rolę odgrywał kult zmarłych przodków, dla których budowano okazałe grobowce. Bardzo ważnym elementem tej religii był kult słońca, co znalazło odzwierciedlenie w orientowaniu niektórych grobowców w kierunku wschodu i zachodu tej gwiazdy w określone dni roku. W tym samym czasie w Europie istniały dwa ośrodki o wysokim rozwoju kulturowym. Ten pierwszy, wschodnio-śródziemnomorski, dał początek pierwszej cywilizacji europejskiej, której wkład w rozwój Europy był niezaprzeczalny. Ten drugi, megalityczny, osiągnął poziom przedcywilizacyjny, stąd określenie protocywilizacja, charakteryzujący się zaawansowaną wytwórczością materialną, lokalnymi ośrodkami władzy protopaństwowej, stratyfikacją społeczną, wysokimi osiągnięciami astronomicznymi, a przede wszystkim wielką i złożoną religią, w której, jak wspomniano, centralnym bóstwem była postać Wielkiej Matki. Najbardziej rozwinięte tereny dla kultury megalitycznej to Półwysep Iberyjski, część północna Maroko, Wyspy Śródziemnomorskie, zachodnia Francja oraz Irlandia. Protocywilizacja megalityczna stanowiła twórnie określonych pod względem językowym społeczności neolitycznych, organizowanych przez elitę teokratyczną, reprezentowaną przez uzdolnione jednostki, które można określić mianem kapłanów, szamanów, magów, mędrców, inżynierów, astronomów, być może zorganizowanych w tajne stowarzyszenia. Ich przedstawiciele organizowali ludność do wznoszenia wielkich budowli kamiennych i ziemnych o charakterze religijno-astronomicznym. Ślady ich istnienia i działalności rozpoznajemy w wielkich fortach kamiennych Iberii, kilkunastometrowych, kolistych centrach ceremonialnych Wielkiej Brytanii i przede wszystkim w kilkudziesięciometrowych kurhanach z potężnymi grobowcami kamiennymi, wśród których najważniejszą formą były elitarne tolosy. W nich spoczywają oni pochowani w sposób wprawdzie taki sam jak zwykli członkowie społeczności, ale zaopatrzeni w wymowne insygnia władzy. Mogły być to kamienne topory, sandały wykonane z kości słoniowej oraz wykonane z łupka kamiennego, pastorały, późniejsze odpowiedniki bereł królewskich. Badacze są zgodni co do tego, iż aby wybudować wielkie konstrukcje megalityczne, takie na przykład jak kamienny krąg w Stonehenge albo tolos w Newgrange bądź kurhan, na którym się obecnie znajdujemy w Dowd, musiały być dziełem znacznych grup ludzkich, którymi przewodzili organizatorzy, kapłani, inżynierowie, umiejący odpowiednio rozplanować szereg czynności budowlano-inżyniersko-astronomicznych. W społecznościach megalitczyków doszło do ukształtowania się warstwy wodzowskiej,
w skład której mogła wchodzić starszyzna plemienna, która przewodziła niewielkim, hierarchicznie zorganizowanym grupom ludzkim. Można przypuszczać, że megality miały jedną kolebkę wyjściową, która obecnie jest trudna do zlokalizowania. Z określonego centrum rozpoczęło się ich rozprzestrzenianie. Głęboką myśl na ten temat wypowiedział wybitny prehistoryk anglosaski Child. Jego zdaniem religia megalityczna i organizowanie prac przy wznoszeniu budowli kamiennych miałyby rozprzestrzeniać się dzięki działalności, jak to określił, misjonarzy. Była to grupa kupców bądź prospektorów szukająca surowców, która osiedlała się na nowo odkrytym terenie, zdobywała autorytet wśród lokalnej ludności i stawała się ich przywódcami. Koncepcja misjonarzy wydaje być się trafną koncepcją. Przyjęła się ona w nauce przez badaczy. Oni to często określają tych misjonarzy terminem kapłani zawodowi. Rozprzestrzenianie się kultury idei megalitycznej, jak należy sądzić, ma związek z rozpropagowaniem religii Wielkiej Matki, prądem międzykulturowym, rozchodzącym się drogą dyfuzji, czyli przenikania, głównie drogą morską. Kim byli megalitczycy językowo i etnicznie? Na to pytanie nie odpowiemy, natomiast możemy odpowiedzieć na pytanie, kim na pewno nie byli. Na pewno nie byli ludnością indoeuropejską. To jest tymi ludami, których uważa się za Europejczyków właściwych, a którzy w Europie Zachodniej rozpoznawalni są dopiero w drugim i pierwszym tysiącleciu przed naszą erą, to jest wtedy, gdy już nie wznoszono megalitów. W tych tysiącleciach dopiero, jak można przypuszczać, zaczęli oni zasiedlać obszary zachodnie, przybywając z kierunku wschodniego. Generalnie ujmując, najstarsze wyjściowe siedziby praindoeuropejczyków od 5 do 3 tysiąclecia przed naszą erą, uczeni raczej zgodnie umieszczają na wschód od zasięgu megalitów, przede wszystkim w Europie Wschodniej i Środkowo-Wschodniej Azji, na północ od Mórz Czarnego i Kaspijskiego. Skoro indoeuropejczycy przyszli ze wschodu, kolebki megalitczyków należy szukać w innym kierunku. Badacze skupiają się na południu, południowym zachodzie, patrzą ku Afryce. Więcej można o nich powiedzieć w kontekście antropologicznym z racji zachowania setek, a nawet tysięcy kości. Kim rasowo była ludność, która wznosiła megality w Europie? Przebadano kości pochodzące z grobowców megalitycznych w Wielkiej Brytanii i stwierdzono, że należą one do rasy białej. Otóż Bryce, profesor anatomii na Uniwersytecie w Glasgow, przebadał serię czaszek neolitycznych z Wielkiej Brytanii i określił je jako długogłowe, o proporcjach szerokości i długości czaszki wyrażających się wskaźnikiem 75%. Z kolei, rozpatrując zjawisko grupy krwi, podkreśla się nawiązania do obszaru śródziemnomorskiego i Afryki mieszkańców obecnej Wielkiej Brytanii. Takie badania zostały przeprowadzone w ostatnich latach i wyniki nawiązują do strefy śródziemnomorsko-afrykańskiej. Te stwierdzenia są zbyt ogólne i cząstkowe. Należy wiedzieć, że wyróżnienie ras ludzkich z młodszej epoki kamienia i powiązanie ich z obecnie istniejącymi współcześnie ludzkimi rasami jest bardzo trudne do zrealizowania. Problemem, który jest treścią niniejszego programu, jest przynależność rasowa elity megalitycznej. Różne mogą być składniki ludności megalitycznej plebejskiej, euroafrykańskie, długogłowe, śródziemnomorskie czy inne. Główne pytanie brzmi, kto szerzył religię megalityczną, kto inicjował wznoszenie potężnych budowli i kto organizował ludność do działań architektonicznych i rytuałów religijnych. Dziś tego nie wiemy, dlatego trzeba potraktować jako hipotezę to, co mówimy na ten temat. Otóż są poszlaki, podkreślam, poszlaki,
a nie dowody, że elita europejska protocywilizacji megalitycznej mogła być czarna, negroidalna, murzyńska. Poszlaki te są następujące. Najstarszym na świecie centrum megalitów jest Środkowa Afryka, ściślej Republika Środkowoafrykańska, gdzie stwierdzono występowanie megalitów już w 6 tysiącleciu przed naszą erą, gdy w Europie pojawiły się one dopiero w 5 tysiącleciu przed naszą erą, a więc o 1000 lat później. Chodzi o rejon Buar, między basenem rzeki Kongo a jeziorem Czad, gdzie na obszarze liczącym 130 km długości i 30 km szerokości odkryto setki obiektów kamiennych. Uzyskano daty z 6 i 5 tysiąclecia przed naszą erą dla węgli drzewnych znalezionych blisko pierwotnej powierzchni Ziemi, które to węgle były związane z rytualnymi placykami, platformami, założonymi w tym samym czasie co i megality. Wracając do problemu kolebki megalitów, opowiadamy się za koncepcją monocentryczną, gdyż wykazują one zwartą jednolitość czasową i przestrzenną w zakresie form budowli, obrządku grzebalnego i religii. Najstarsze megality europejskie występują licznie w nadatlantyckiej strefie nadbrzeżnej, głównie Półwysep Iberyjski i Półwysep Bretoński, co może świadczyć o skolonizowaniu w 5 tysiącleciu Europy przez przybyszów od strony Atlantyku, w domyśle z Afryki. Więcej, okazuje się, że w 3 tysiącleciu przed naszą erą Europa południowo-zachodnia miała liczne kontakty z kontynentem afrykańskim, o czym mogą świadczyć znaleziska z kości strusia, z kości słoniowej oraz hipopotama. Z kości strusia wykonywano paciorki oraz naczynia, z kości słoniowej wykonywano sandały, guziki, szpile, grzebienie, puszki z nakrywkami oraz po prostu sztabki. Jeszcze jeden ważny element ciąży ku Afryce. Otóż w 3 tysiącleciu przed naszą erą po obu stronach cieśniny gibraltarskiej powstał fort megalityczny zbudowany z kamienia, z cytadelami i z murami obronnymi. Średniowieczne legendy mówią o zbudowaniu Stonehenge przez gigantów przybyłych z najdalszych krańców Afryki, przy czym pośrednim obszarem ich drogi miała być Irlandia, którą wówczas mieli zamieszkiwać. Legenda na ten temat jest zanotowana w dziele Geoffreya of Monmouth'a z roku 1136. O Stonehenge czytamy tam. Wiele lat temu giganci przetransportowali je z najodleglejszych zakątków Afryki i ustawili w Irlandii, gdzie zamieszkiwali ten kraj. Potem z Irlandii Stonehenge miało być przeniesione do Anglii przez czarodzieja Merlina. Z Hebrydów w Szkocji pochodzi bardzo interesująca legenda ludowa odnosząca się do tamtejszej budowli megalitycznej w Callanish na wyspie Lewis. Callanish jest kręgiem kamiennym zaopatrzonym w aleje menhirowe i uchodzi za neolityczne obserwatorium astronomiczne. Kręgowi towarzyszy kurhan grobowy. Legenda brzmi tak. Był raz wielki król, który jednocześnie był wielkim kapłanem. Przybył on na wyspę Lui na wielu okrętach wraz z przybocznymi kapłanami, wielkimi kamieniami oraz czarnoskórymi przeznaczonymi do przenoszenia ich. Ów czarni wznieśli krąg. W czasie prac wielu z nich zmarło i zostali pochowani z całym ceremoniałem wewnątrz kręgu. Kiedy krąg został ustawiony, część pomniejszych kapłanów oraz ci murzyni, którzy zostali przy życiu, opuściła wyspę, a wielki kapłan z częścią mniejszych kapłanów odwiedzał pobliskie wyspy i zachęcał ludzi do przyłączenia się do niego i służenia mu, co też uczynili. Wielki kapłan oraz kapłani byli odziani w stroje, które zdobione były skórami i ptasimi piórami. Wielki kapłan nosił biały gorset wykonany z piór, z grzbietu dzikiej kaczki. Pomniejsi kapłani nosili płaszcze zdobione różnokolorowymi piórami.
Wielki kapłan nigdy nie pojawiał się bez towarzystwa strzyżyka, który fruwał wokół niego. Tyle legenda. Legendy takie, mimo iż nie stanowią świadectwa o charakterze historycznym, nie mogą być pominięte. Odkrycia różnych badaczy, na przykład Schliemanna w Troi, świadczą o tym, że wśród mitów i przekazów ludowych znajdują się prawdziwe wydarzenia historyczne. Opowieść szkocka w świetle poszlak, którymi dysponujemy, może takie wydarzenia historyczne przedstawiać. I na koniec nie poszlaka, a fakt naukowy. Negroid na Kujawach w Polsce. Opracowano przed laty ludzkie materiały kostne z Kujaw. Odkryto, zidentyfikowano i sklasyfikowano czaszkę około 70-letniego mężczyzny, określonego jako przedstawiciela rasy czarnej. Czaszka pochodzi z miejscowości Wieniec i przed laty została znaleziona w grobie neolitycznej kultury amfor kulistych, której twórcy znani byli w Polsce, Niemczech i na Ukrainie jako budowniczowie megalitów. Trzeba ją datować na pierwszą połowę trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. Jest to sensacja, gdyż dotychczas na terenie Polski w okresie neolitu nie udało się znaleźć czaszki osobnika pochodzenia afrykańskiego. W wyniku dokładnej analizy czaszkę określono jako należącą do typu nubijskiego, zamieszańca berberyjsko-sudańskiego. Murzyńska elita jako panowie, którzy podporządkowali sobie ludność dawnej Europy Zachodniej? Dlaczego nie? Dzisiejsi mieszkańcy Europy mogą zauważyć, że nie chodziło o ich przodków należących do indoeuropejskiej rodziny językowej wywodzącej się ze wschodu, lecz o jakąś inną ludność. Tym niemniej problem trzeba postawić. Wymaga on przebadania pod względem antropologicznym, a głównym obiektem badań powinny być czaszki i szkielety ludzkie z grobowców elitarnych, takich jak Tolosy, w których elitę można rozpoznać na podstawie akcesoriów władzy. Przy tym chodziłoby o grobowce w macierzystych, najstarszych ośrodkach megalitycznych, to jest na Półwyspie Iberyjskim, we Francji, na Wyspach Brytyjskich i Irlandii. Postulat o pochodzeniu idei megalitycznej w Europie z kontynentu afrykańskiego postawił polski badacz profesor Zygmunt Krzak na początku lat 90. Od tego czasu minęło 30 lat, nastąpiła weryfikacja, przebadano kości osobników pochowanych w Tolosach w Irlandii oraz Wielkiej Brytanii. To daje nam nowe światło na problematykę, jakiej rasy była ludność, która wznosiła konstrukcje megalityczne. Dowiemy się o tych najnowszych ustaleniach, może nie w następnym, ale w jednym z następnych odcinków. Zapraszam do oglądania. Nara. Naszym patronem medialnym jest polski portal historyczny historykon.pl. Historia w zasięgu ręki. Juliusz Cezar w swoim dziele Wojna Galijska opisywał, że kiedy Celtowie atakowali rzymskie linie obrony, to krzyczeli: subskrybuj!